Czas na spotkanie z wójtem gminy Suwałki, Zbigniew Mackiewicz, przy naszym redakcyjnym telefonie. Dzień dobry, panie wójcie. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam słuchaczy Radia 5. Zacznijmy nasze spotkanie od tematu na czasie, czyli plaże gminne. Jak wyglądają, czy przygotowane do sezonu, czy ktoś już z nich korzysta? No mamy już lato, można by powiedzieć, bo pogoda piękna za oknami. I no, turyści też są w naszym regionie i wakacje się rozpoczęły, czyli wszystko sprzyja odpoczynkowi, a odpoczynkowi na naszym terenie, na pięknym stowarzyszeniu, oczywiście piękne jeziora. My w tym roku, jeżeli chodzi o plażę, no to chcielibyśmy mieć kąpieliska strzeżone. Jakby wszelkie formalności ku temu też spełniliśmy. Mieliśmy jakby tutaj wszystko uzgodnione i sanepidem, dokumentacja została przygotowana, żeby mieć na każdej z dwóch plaż ratowników. No i obecnie no, sytuacja się, można powiedzieć, częściowo się skomplikowała przez pandemię niestety, że niektóre procedury się spowolniły. A mam na myśli tutaj właśnie przebudowę, można powiedzieć, całej plaży na jeziorze Krzywym, jezioro Czarne w miejscowości Krzywe. Tam mamy dużo właśnie suwałczyn, też się tam osób kąpi i turystów, i mieszkańców też gminy. I mamy sytuację obecnie taką, że mamy pomost drewniany, który, no, można powiedzieć, że mimo, że grozi zawaleniem, już nawet tam jedno z przęsa już pękło. Chcemy ten pomost już rozebrać i w to miejsce postawić nowy pomost, ale nie udało się nam w odpowiednim, szybkim czasie uzyskać pozwolenia jednego jakby na rozbiórkę, które to pozwolenie wydaje Urząd Wojewódzki w Białymstoku, i drugie pozwolenie gdyby na budowę nowego pomostu. I to nam się, ta procedura się przyciągnęła. Obecnie mamy już te procedury, mamy dokumentację, i mamy otwarcie ofert, właśnie 10.15 otwarcie ofert na rozbiórkę tego pomostu. Jak będzie ten pomost rozebrany, od razu wchodzimy z budową czy montażem nowego pomostu pływającego, ale niestety może być taki czas, że ta plaża będzie wyłączona z korzystania, bo w tym czasie będzie albo trwała rozbiórka tego pomostu, co zakładam 3-4 dni na rozbiórkę tego pomostu. Później ta plaża będzie funkcjonowała bez pomostu, no i kolejne 3-4 dni będzie wyłączona, gdy będzie montaż pomostów pływających. No to będą takie utrudnienia. Może się uda, że będzie może mniej sprzyjająca pogoda, żeby to nie zakłóciło. Oprócz tego są prace, trwają tutaj po stronie Wigilskiego Parku Narodowego, bo to jest nasze wspólne przedsięwzięcie. My jesteśmy partnerem projektu, gdzie Wigilski Park Narodowy otrzymał dofinansowanie. Chcę tutaj podziękować dla pana dyrektora Huszczy za to, że i Borejszy, że udało się nam jak gdyby wspólnie ten projekt realizować. Ale to, co słyszeliśmy nawet dzisiaj w wiadomościach w Radiu 5, że te elementy, niektóre te małe architektury na plaży, które zostały już wybudowane, no, zostały niestety zdewastowane. I to nam daje dużo do myślenia, że my staramy się jak gdyby, żeby budować te plaże dla mieszkańców, tutaj dla Suwalcza, a niestety niektórzy to nie dewastują i po prostu no, ręce może powiedzieć opadają w brak chęci do jakby tego typu działań, bo my jak gdyby wykonujemy pewne czynności, a ktoś tego nie szanuje i dewastuje wypłomane i stoliki, i nawet miejscami jakieś przywody, kable pozrywane. No, musimy jak gdyby teraz wspólnie zadbać o to, żeby do takich aktów wandalizmu nie dochodziło w późniejszym okresie, jak zostanie to wszystko wybudowane. A do czego to zmierzam, co ważne jest, to ratownicy. Szukaliśmy i dalej szukamy tak naprawdę chętnych ratowników, którzy no, mają oczywiście pewne no, kwalifikacje, że mogą być ratownikiem na plaży. No i niestety nie mamy takich ludzi, którzy chcieliby podjąć pracę jako ratownik. Mieliśmy jedną ofertę, ale oferta cenowa na to niestety tutaj nie była do przyjęcia. No to wchodziło w granicę 7 tysięcy miesięcznie jako wynagrodzenie, no to no, takich pieniędzy nie jesteśmy w stanie zapłacić. Czyli tak podsumowując, w miejscowości Krzywe ratowników nie będzie w tym roku, bo nie mamy osób chętnych, które by chciały tam tutaj pracować, ale z drugiej strony będziemy i już rozmawiamy z WOPR-em, Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym Wodnym, Pogotowiem Ratunkowym, którzy no, będą patrolowali częściej, czy będą nawet przybywali, stacjonowali w
na jeziorze, tak żeby jakby zabezpieczali też od wody naszych tutaj plażowiczów. No, także sytuacja jest taka właśnie, jak powiedziałam, a w Starym Folwarku natomiast, że przy plaży w PTT-ku sytuacja jest znacznie lepsza, bo tam będziemy mieli ratowników, będziemy mieli tą plażę jakby strzeżoną z ratownikami. My finansujemy jednego ratownika, drugiego ratownika finansuje pan prezydent miasta, Czesław Frankiewicz. Bardzo serdecznie dziękuję. I tutaj wspólnie z wspólnymi siłami, oczywiście przy całej organizacji PTTK, ponad jakby prezesa PTTK, uda się nam wspólnie jako te trzy podmioty, żeby ta plaża funkcjonowała jako plaża wyposażona we właściwy sprzęt, no oczywiście w ratownika, żeby to była plaża bezpieczna. I no to jest od dłuższego, może powiedzieć, okresu czasu, będzie właśnie tam ratownik. I oprócz tego mamy jeszcze plażę w Małej Hucie, tam mamy piękną planową infrastrukturę i tam, tak jak dotychczas, miejsce jakby zwyczajowo przyjęte do kąpieli, miejsce takie do relaksu, ono jest jakby cały czas czynne, otwarte i tam też można z tego korzystać. Panie wójcie, gmina Suwałki inwestuje mimo kryzysu pandemicznego, co już rozmawiamy o inwestycjach drogowych, wspomnieć warto hale w Nowej Wsi, czy też place zabaw. No, my jak gdyby chcemy realizować ten budżet założenia, jakie były jeszcze w tamtym roku, zadania inwestycyjne wykonać je wszystkie, które zostały planowane. Wiemy, no i wszyscy słyszymy, że mniej środków wpływa do budżetu, no aczkolwiek no, z tym się liczymy, że mamy tych środków mniej, ale z drugiej strony przetargi nam, które jakby ogłaszamy, też są oszczędności z przetargów. No i na chwilę obecną można powiedzieć, że nam się to bilansuje i możemy jakby te wszystkie przedsięwzięcia planowane, przynajmniej na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że no, nie są zagrożone, że będziemy je realizować. I realizujemy no, te przedsięwzięcia, można powiedzieć, dosyć dużo. No, głównie to drogi i tutaj mamy tych dróg w tym roku do budowy cztery z dofinansowaniem właśnie z Funduszu Przebudowy Dróg Samorządowych, z dofinansowaniem od wojewody podlaskiego. Oprócz tego skończyliśmy już dwie drogi to z tego samego programu, które zostały rozpoczęte w ubiegłym roku, zadanie dwuletnie, czyli Okuniowiec i Biała Woda. Są to piękne drogi, szerokie drogi z oświetleniem, z chodnikami, czy takie już, można powiedzieć, że drogi miejskie. I je już skończyliśmy, zostały przekazane normalnie do użytkowania i już mogą tutaj mieszkańcy z tego korzystać. Oprócz tego halę sportową w Nowej Wsi zaczęliśmy budować, gdyż staraliśmy się jakby już od wielu lat, żebyśmy mogli tą halę zacząć budować. Z różnych powodów na początek to oczywiście dokumentacja techniczna, później środki finansowe, które by pozwoliły na wybudowanie tej hali, gdyż planowaliśmy na tą inwestycję przeznaczyć na grubo ponad 3 miliony złotych. W tej chwili już mamy jakby środki zgromadzone, mamy dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w kwocie niepełnego miliona złotych. Po przetargu wartość też spadła, bo mamy niespełna 3 miliony wartość budowy tej hali sportowej. I no, to jest przedsięwzięcie dwuletnie i już zaczęły się tam roboty, są już wykopy, już pojawiają się ławy fundamentowe i fundamenty. Także już jakby jest proces budowany, został już rozpoczęty. Zakończenie tej inwestycji planujemy na przyszły rok, w miesiącu czerwcu, tak żeby od września przyszłego roku już nasze dzieci mogły z tego w pełni korzystać. No oprócz tego w tym roku jeszcze wykonaliśmy takie mniejsze inwestycje, aczkolwiek no, też potrzebne naszych mieszkańców. To place zabaw z dofinansowania ze środków unijnych, z programu operacyjnego Ryby, 67% dofinansowania i udało się nam z tych środków finansowych wybudować trzy place zabaw. Trzy place zabaw dla naszych Mielsińskich, dla dzieci Sobolewo, Potasznia i Krzywe przy naszym Gminnym Ośrodku Kultury. Krzywym te place zabaw już funkcjonują, już tam dzieci korzystają. Chociażby w dniu wczorajszym w Sobolewie widziałem, jak no, bardzo fajnie tam rodzice z dziećmi z tego korzystają, nawet rodzice sami dezynfekują, przychodzą, no troszczą się jakby o ten plac zabaw, tak jak nie nasze własne. To bardzo cieszy, że takie jakby jest postępowanie naszych mieszkańców, że
jak gdyby oglądają się, kiedy powiedzmy gmina, czy właśnie ktoś z gminy nie będzie zwykował i będzie gdyby tam dbał o to, tylko po prostu sami dbają. No i właśnie o to chodzi, żeby takich inicjatyw było jak najwięcej. Z inwestycji jeszcze przygotowujemy się do przetargu na budowę inkubatora. No taka dosyć ciekawa nazwa inkubatora, ale to będzie suszarnia różnych naszych produktów, które możemy sami je wyhodować. I tu możemy suszyć zioła, możemy suszyć warzywa, owoce i mieszkańcy będą mogli przyjechać do tego właśnie jakby inkubatora tej suszarni i wysuszyć swoje produkty. I takie przedsięwzięcie w tym roku chcemy rozpocząć. Mamy dofinansowanie ze środków zewnętrznych w wysokości 50% dofinansowania, także taki powstanie budynek przy Ochotniczej Straży Pożarnej jako też Centrum Kultury w Sobolewie. Tam dobudujemy budynek i tam będzie jak gdyby ten budynek wyposażony właśnie w odpowiednie urządzenia. Będzie osoba, która będzie jakby pomagała w sensie instruktorzem, czy nawet w inny sposób będzie pomagała dla naszych mieszkańców, ci, którzy przyjadą, żeby mogli ewentualnie ze swoje produkty wysuszyć, ale ten obiekt, ten budynek oddamy do użytkowania w przyszłym roku. Także w tym roku tylko przetarg i ewentualnie pewne prace budowlane, które będzie jeszcze można wykonać w tym roku, to one jeszcze zostaną wykonane. I jeszcze z takich większych inwestycji, które w tym roku, a to jesteśmy na etapie przed przetargiem, to instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej. I tutaj chcemy zainstalować panele fotowoltaiczne na urzędzie gminy, na naszych szkołach gminnych, na naszych ujęciach wód. Mamy 4 stacje ujęcia wody, które zostaną wyposażone w ogniwa fotowoltaiczne. To wszystko prowadzi do tego, że chcemy po prostu zaoszczędzić na energii elektrycznej, tak żebyśmy mogli też jakby mniej wydawać oczywiście środków finansowych w tym celu. Na ujęciach wody, no to tutaj przynajmniej będzie to gwarancją, że stawki za wodę, to ta, która jest jak gdyby no, sprzedawana dla mieszkańców, że ta stawka nie wzrośnie, że te ceny po prostu zostaną w tym miejscu. No bo tutaj będziemy mieli jak gdyby oszczędności na prądzie. Takie przedsięwzięcie to jest na 1,5 miliona złotych i w tej chwili no, przygotowujemy się do przetargu, tak żeby w tym roku moglibyśmy te panele fotowoltaiczne zainstalować na urzędzie gminy, na szkołach, a na stacjach ujęcia wody planujemy je zainstalować w przyszłym roku. Chyba że zobaczymy może po przetargu, jeżeli wykonawca będzie chciał i będzie mógł jakby tą inwestycję wykonać, to być może jeszcze w tym roku się wszystko w 100% jak gdyby uda się zamontować, zainstalować. Chciałbym, żebyśmy jeszcze zaprosili do udziału w rajdzie rowerowym. Do 8 lipca czekamy na zgłoszenia, prawda? Tak, dokładnie. Mamy taki już po raz drugi. W zasadzie bo rok temu organizowaliśmy pierwszy taki rajd. Rajd szlakiem papieskim. I chcemy się spotkać w apartamentach papieskich w Wigrach w sobotę 11 lipca o godzinie 10. Spotkać się właśnie tutaj nad Wigrami, w klasztorze wigierskim i stamtąd przejechać szlakiem papieskim, tak jak to jechał ojciec święty Jan Paweł II, gdy był tutaj u nas na Sowalszczyźnie, przyjechać do Leszczewka. W Leszczewku tam zatrzymać się u państwa Mileckich, tak jak to zrobił ojciec święty. Tam planujemy krótką mszę świętą w plenerze i później rowerami oczywiście wrócimy do klasztoru wigierskiego. To jest jakby taki rajd rowerowy już drugi organizowany. No i to przy współpracy oczywiście i chciałbym podziękować dla księdza Skorogowskiego, proboszcza właśnie parafii wigierskiej jakby za udział, za współpracę, że możemy taki rajd rowerowy w tym roku też zrealizować i przed nami jeszcze będzie w tym roku spływ kajakowy, oczywiście szlakiem zawierzenia, czyli też tym samym szlakiem, co płynął ojciec święty, wówczas jeszcze jak nie był papieżem, a był tutaj u nas na Sowalszczyźnie, jakaś jeszcze ksiądz. I tym szlakiem chcemy też przepłynąć kajakami.
No to w części szlaku, bo całego nie damy rady, oczywiście on jest długi, ale w tej części tutaj od właśnie klasztoru Wigielskiego, z jeziora Wigry, no i Czarną Chęczą, tutaj jakby z rejonu Maćkowej Rudy, chcemy przez kilka godzin przepłynąć, później jakieś spotkanie, ognisko. Na tyle oczywiście musimy teraz zachować te wymogi ostrożności, jeżeli chodzi o oczywiście, no żebyśmy się nie zarazili tym COVID-em. Musimy na to zwrócić uwagę, aczkolwiek no, to będzie w przestrzeni, czyli tutaj ta odległość na pewno będzie zachowana, także potem bezpiecznie to będzie można wszystko przeprowadzić. Dziękuję serdecznie. I zapraszam. Dziękuję serdecznie, panie wójcie, za rozmowę. Zdrowia życzymy przede wszystkim, bo pogoda piękna. Dziękuję również odporności. Ja życzę odporności dla naszych słuchaczy, dla mieszkańców, żebyśmy byli odporni na te wszystkie, to wszystko, co jest w powietrzu, żebyśmy po prostu się nie zarazili. Zbigniew Mackiewicz, wójt gminy Suwałki, był państwa i naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do usłyszenia. Magazyn.